Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zrobię szparagi w szynce zalane galaretą z sosem chrzanowym na bazie twarożku. Mamy twarożek, majonez, chrzan, pieprz, sól, szparagi, szczypiorek i szyneczkę. Rosół nam się gotuje i trzeba będzie dodać żelatynę. Gdzieś tam mój mąż robił na którymś filmiku opis, jak się robi galat, więc myślę, że znajdziecie. Ja najpierw gotuję w osolonej wodzie szparagi. No, szparagi są w wodzie osolonej i musimy je ugotować do miękkości. Ja tak myślę, że od zagotowania się wody 5 minut, bo to takie małe szparagi. Okej. Nasze szparagi się gotują. Teraz wymieszam sobie twarożek z chrzanem, majonezem, solą i pieprzem i szczypiorkiem. To będzie ta nasza pasta chrzanowa. Pieprzu, ja mówię soli. Teraz dodaję soli. Łyżki majonezu. I siekam szczypiorek. Myślę, że wystarczy. No i nasza pasta chrzanowa jest gotowa. Muszę poczekać teraz, aż się szparagi ugotują i zaraz Wam pokażę, jak zawijać te szyneczki. No, nasze szparagi się ugotowały i musiały się ochłodzić. Nie nakładajmy może na tę pastę chrzanową ciepłych szparagów. Ja to robię w taki sposób, że smaruję sobie szynkę. Nakładam sobie jedną szparagę, może tak bardziej o, na brzeg i roluję. Tak sobie to ładnie zwijam. Biorę jeden szczypiorek. Obcinam, jak znajdę nożyczki. Dobra, to ja sobie tak uszczyplę. O, i już jest jeden gotowy. I tak postępujemy ze wszystkimi. No, ja już sobie swoje szparagi przygotowałam. I teraz czekam za galaretą, aż trochę się ochłodzi, bo ja nie będę tego zalewać tak mocno, tylko delikatnie, żeby ta galareta tak, no, nie przejęła smaku za mocno, żeby nie była za intensywna, tylko ja chcę, żeby było czuć właśnie ten twarożek i szparagi. No i nasze szparagi są gotowe, zalane galaretą, najpierw troszeczkę do połowy, a później jak w szczykawce mi tężała ta galareta, tak na szynkę trochę polałam, żeby ta szynka nie wysychała w lodówce. Ja Wam życzę smacznego, to jest naprawdę pyszna przekąska na święta wielkanocne. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Cześć, na razie!